Dobra, to cześć wszystkim z tej strony Urgot. I Nelly. I mamy wreszcie pierwszego fan maila. Póki co jest troszkę skromny, ale podejrzewam, że pierwszy odcinek powinien was trochę zachęcić. Lulu, uspokój się. Do wysyłania paczek. Mamy dwie paczki i dwa listy. Najbardziej martwi mnie zawartość tego. Mamy podejrzewam, że to jest różaniec. Ja obstawiam, że to jest różaniec. A ty? No nie wiem, albo jakiś wisiorek, cokolwiek. Albo drobniaki, ale wątpię, że drobniaki, bo to jest zbyt takie wypukłe. Ale no, jeżeli będzie taka wznośna frekwencja, jeżeli chodzi o wysyłanie listu, Boże Lulu, to będziemy się starać robić fanmail co dwa tygodnie, albo jeszcze częściej, jeżeli będziecie wysyłać częściej. Adres do wysyłki będziecie mieli w opisie i no, przez chwilę na ekranie, ale w sumie nie dam na ekranie, dam w opisie. No to pierwsza jest ta paczka. W sensie bardziej list. Od Jeremiusza. Nie, to jest Jeremiusz, nie ma takiego słówek. Nie ma takiego... Jest Jeremiusz. Dobra. O kurwik, co ty... to są cukierki, ale nie wiem, czy one są jeszcze zjadliwe. Zaryzykujemy zaraz. Nie, ja nie chcę tego jeść. Ja będę to jadł. A to jest Haribo. O, jest pierwszy fanart. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Jak nie będzie dobrze widać, to wrzucę zdjęcie. Dobra, ale ogólnie rzecz biorąc, będziemy sobie robić taką fajną ściankę z tablicy korkowej, na której będziemy wieszać wszystkie takie fanarty i tak dalej. Także ale to jest fajne, to mi się podoba. No, mi się też podoba. I jest jeszcze list z nickiem. Na pewno, właśnie, jeżeli dacie jakiś swój nick do listu, to na pewno będziemy was dodawać do znajomych. No. Jaki elegancko złożony, kurde, dalej. Kartka A4, jedna linijka tekstu. O, dobra. To co znajdziecie w paczce to niemieckie Haribo. Zjedzcie całe. Pozdrawiam Jeremiasz. Jednak Jeremiasz. Jeremiasz, no. Dobra, i nick Ashloy 123. Dodam cię do znajomych na pewno. Nawet już pewnie jesteś dodany do znajomych. Wiesz co to jest? To czarne to jest ten. Dawaj to. Jak to się nazywa? Ma tak bardzo specyficzny smak ma. Dobra. A jak on to wcześniej polizał? Dlatego tu jest w tym? Trzymaj. To jest polizane jak nic. No i co z tego? Czuję ślinę. O już. Lu, chcesz? Bardzo specyficzne. Jakoś nigdy nie byłem fanem Lukrecji, jeżeli mam być szczery. Ja bardzo lubię Lukrecję. No to te są twoje, bo to jest 100% Lukrecji. Dobra, pierwszy przesyłka za nami, pies nam nie daje spokoju. Lecimy do następnej. W ogóle to jest ciekawe, bo ogólnie rzecz biorąc jest ona od Mai B. Jest i tak, ogólnie ona leżała sobie 3 dni na szafce i potem się dowiedzieliśmy, że musimy ją włożyć do lodówki, także zawartość jest dosyć... Dziwne rzeczy tam są. Boję się tego. Dobra. Ale jest i chłodne, no jeszcze to... Ale w pierwszej kolejności otworzymy list, który jest z tej strony. Trzymaj. Nie jest podpisany w żaden sposób. Zapomniałam to wrzucić do kartonu. Hehe. Czy mogłabym też prosić o autograf na adres? Dobra. Spoko, jeżeli macie profesor takie... Sanaki. Jeżeli macie takie prośby, to nie ma problemu. Będziemy wam odsyłać podpisane rzeczy. A teraz paczuszka sama w sobie. O skurwesyn. Co to jest? Jedzenie! Co to jest? Pokaż to. To jest... Nelly! Co to jest? Jezu, ja nawet nie opowiedziałam, co tym się robi. Ej, co ty... Ej, boję się, że to rozwalę. Ej, z tego można robić różne kształty. Można... Czekaj, ja chcę zrobić kutasa. Lejsy. Zielona cebulka, boi! No, akurat kismak. Ja wolę paprykę. Dobrze. Będę, to jest dla mnie w takim razie. Po czekoladzie mamy. Roztopionej, następnie znowu zamrożonej. Ej, no troszkę, ale fajnie, że jest mleczna, bo... Bo byśmy się... Niektórzy nie mają jakichś smaków, bo to jest taka akurat... O kurwa, zawsze chciałem to zjeść. Co? Ty spełniłaś nasze marzenie. Otwieraj. Ja nigdy tego nie jadłam. Dobra, zjemy... A, jeszcze tu jest napis, a ta łyżka tak po prostu. Ej, właśnie, dobrze, mamy bardzo mało łyżek i w ogóle sztućców w domu, więc dzięki za łyżkę przydać na pewno.
Dobra, otwierać, ale chcę to zjeść. Zjem jednego na pół, bo... A ja sobie zostawię tam potem na jedno dla mnie. O kurde, pachnie to. Wow. Ej, to jest jak Kinder Bueno, tylko że... Z Nutellą. Z Nutellą. Tu jest coś dla psa? Co to jest? Co to jest? To jest magnesik z pieskiem. Na lodówkę. O! Nasi idealni towarzysze zawsze mają cztery łapy. Na lodówkę będzie, nie mamy magnesu w ogóle. Co to jest? To się jakoś rozkłada? Czekaj, ale ja chcę to. Czekaj, tu jest instrukcja. Popchnij kwadrat z tym czarnymi kreskami. O kurwa! Co? Zobacz, zrobiłam łapędzia. A ja popsułem kwadracik. Teraz go trzeba złożyć na nowo. Kurwa, nie wiem. Dobra, później się zobacz. To jest zbyt ciężkie. Nie, nie daj tego, bo lulu to zje. Dobra, tu jest jeszcze dalej. Póki co wyjmijmy smakołyki wszystkie. Jest kolejny lizak. O, są dwa, myślałam, że jest truskawkowy, o. Ty będziesz miał truskawkę, będę miał kole. I jeszcze mało mamy. O ja, takich rzeczy nie widziałam. Dobra, listy? To jest list i tutaj na dole są... Jeszcze zaadresowane specjalne koperty. To jest dla ciebie, to jest dla mnie. Moje ma jakąś wypukłą zawartość, także... Ej, mam serduszko, ty też masz? Nie, nie mam serduszka. Mam serduszko. Czyli bardziej mnie lubi niż ciebie. Ej, spadaj. Moje ma jakąś fajną wypukłą zawartość. No ja też. Serio? No, czekaj, najpierw list. Co ja tu widzę? Jaka? Ale ja mam... Ha! Ja dostałem 10 tysięcy... czegoś. Jakie ja mam włosy! Zobaczcie to, nie sądziłam, że mam taką... To teraz... Miałam się właśnie, profesor Sanecki mówiła, że mi się pokazała na rysunek. Nie pokazałam się, więc napisała, że to teraz mam i dlatego mam takie włosy. Dobra, to my dostaliśmy... Ale podoba mi się. Dostaliśmy pierwszego donata, proszę bardzo. Z Monopoly. I tutaj jest coś, jakaś pieczęć. Donate dla Urgota. O kurwiks, czekaj, ja? To jest tak zaklejone. I też mam. Też masz donata? Też mam coś. Donate dla Nevi. O kurde. Jest, jak to jest poklejone! No weź, czekaj, gdzie jest, to, gdzie jest ten nożyk? O kurde, czekaj. Nie wiem, mam myszkę, może myszką. Nie, ja tego nie zrobię! Ha! Pochurzyłem. Proszę bardzo, mam. Nie masz nożyka? Piątaka. Ja nie mogę mieć mniej, to ja też tam na pewno mam 5 zł. Dajcie mi mojego donate'a. O kurwiks! Oh. Ale masz włosy! Jakie mam, kurczę, takie lata 80, taki wiesz... Pokaż... Jezu, jaki ty jesteś chudy! Hello, darkness, my old friend. Czekaj, spróbuję zrobić taki odbinek. Dobra. Ale dobra... Złamałam nóż! O Boże, sorry! Dobra, ale to ma kiedy... Ale było warto, 5 zł. 5 zł, dobra, mamy dychę. Będziemy odkładać do skarbonki jakiejś. Nie. Moje. Kupię sobie coś. Czekaj, o, jeszcze tu jest list. Zapomniałem całkiem. No, gitara siema. To profesor Sanaki, czyli Miu. Nie mam w domu innego długopisu. Niż ten różowy. Niż ten różowy i trudno. Zapamiętaj, please, że jestem dziewczyną, bratku. Tak to, na początku na streamach myślałem, ja że to jest chłopak. Myślałam, to jest chłopak. O profesor Sana, w sensie przez te takie japońskie, z japońskich tak, tych. Tak. W ogóle my niedługo nagrywamy pierwszy odcinek, ale coś obecnie się zjebał. Trzeba ogarnąć tę bitwę, myślałam o 2x2 albo 3x3, bo głównie ja... Głośniej trochę. I czasami... Menin? Dobrze? To jest Menin? Dobra, ja to zrobię. Dobra. Marcin. To jest Marcin. Nie, Merin gra. Chcielibyśmy zagrać jakoś w następnym tygodniu, w sensie 19-23 czerwca. O kurde, too late. Jeszcze lipiec.
bo nie wiem, kiedy dojdzie ta paczka. Teraz, aha, bo my ją otwieram dopiero na... No. Nie spodziewaliśmy się tak późno. Teraz do Nelly. Kornelio, jesteś niesamowitą osobą, pomagasz Mateuszowi, chociaż nie masz w tym interesu. No, 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 no. Co? Wo, lo, lo, lo. Ale to jest wow. Po co, aha, wow. Po co komu normalny list? Hong. Hong? W kolejnej kopercie będzie kilka artów. Powodzenia w rozszyfrowaniu moich znaczków. Udało się. Dobra, udało Dzięki się. Dzięki bardzo. Serdecznie. Jeszcze tu jest. Dobra. To wszystko z tej paczuszki. Nie wiem, czy będziemy oceniać paczki tak jak Boxdel? Chyba nie, nie będziemy zżynać od niego. Dobra, nie, ale bardzo, ale bardzo, bardzo fajna paczka. Tak. Trzymaj. Już mi nogi, o Jezu, chyba mi się nogi połamał. Dobra, kolejna paczka od Artura. Nie rzucaj tymi nie rzeczami, rzucam. W ogóle jesteś niedelikatny. Już na paczcie nią narzucali wystarczająco, tak? Tak, od Artura jest bielsko-biały, niedaleko tam, gdzie... Niedaleko miejsca mojego zamieszkania, tam gdzie się urodziłam. W ogóle jaki design tej paczki, nie? Jak prezent. No. Folia bąbelkowa. Jak ładnie pisze! O kurwik, jak ładnie zapakowane. Przeczytaj najpierw. No witam. Nie będę tu pisał o takich rzeczach jak inni, że nie mogę grać w LOLa ze względu na mój komputer. Po co o takich rzeczach pisać? Macie naprawdę dobry content kanału, prowadźcie go świetnie i zarąbiście się was ogląda. To na razie tyle, w następnych paczkach się bardziej rozpiszę. O kurde. Wiem, ta paczka nie jest za dobra i sorki, że niedopracowana, mało czasu. No. O tam, gadasz. Zestaw do sprzątania po piesku. Co? Przyda się. Na pewno. Tylko to rozkleić teraz, nie uszkadzając ja rękawice. Myślałam, że to jest zestaw doktora. Do lekarza. Ja też właśnie już chciałem założyć, żeby otwierać paczki tym. Gotowi na lewatywę. Ale lewatywka. Ale musiała naprawdę, pójdę z tym workiem, będę chodziła z tym workiem na spacer przez... Myślę, że przez miesiąc się uzbiera, tak... Dobra, otwieramy. Rewersy od Lajkonika. Nie reklamuję. Nie reklamuję, po prostu mówię, co jest w środku, tak? Nie jadłam nigdy. O kurwiks. Donate. I czy? Różne i rzeczy. O ja pierdolę. Ej, ja to policzę. Czemu tu jest 5 centów? To są centy? Bo co? Nie, to jest cent. Eurocentów. Eurocentów, no. A jakich? No są jeszcze centy amerykańskie. Aha, faktycznie. U mnie jest równo 90 groszy. 90 ileś groszy. No to załóżmy, że tam jest prawie 2 złote. Okay. Dobra, to pójdzie do skarbonki na pewno. Musimy jakąś skarbonkę sobie założyć. No. O kurwiks! Ło! Żelki z Biedry! Ej, więcej żelków z Biedry! To są moje ulubione żelki. Te są zajebiste. One są super. A tych nie jadłam. Nie jadłam, ale będziemy jeść na nie pewno. Nie jadłam! Zajebiście to! On jest... On coraz częściej tak mówi, właśnie zamienia kobietę. Syski. Syki. Syki. Taki ładny list. Chciałbym, żebyście mi odesłali list z waszymi autografami i podpisami. Na pewno bym chciał Hodo, Nelly i Urgota. Wszystko jest podpisane i gotowe do wysyłki. Wystarczy złożyć autografy, wsadzić do koperty i wysłać z góry. Dziękuję. Na pewno odeślemy. Jest fanart. Ło! Jaka fajna! Ja cię... Ona ma głowę Timo w szpilce! Zobaczcie to! Ale super! Ej, super, podoba mi się. Dobra, z tej paczuszki wszystko jest puściutka. Teraz się boję tych listów, to jest najbardziej creepy. Trzymaj. Mała koperta. No nie, ostatni, niestety nie wiemy od kogo, ale wiemy, że z Gorzowa. Także no, powiedziałem... Ja się boję. Jest kartka. Jezus, ja umrę. Nie, ja już ściągam te rękawiczki. Albo założę. Co to jest? Opaska na jedno oko? A to jest donate! Załóż to! Nie wiem jak to funkcjonuje. Ja też nie wiem jak to funkcjonuje. To cię biło. Teraz będę mógł streamować Gangplankiem.
Ej, to nie tak! Jak to się... Dobra, jest okej, zostaw. Witam klinikę, w liście jest karma dla Andrzeja... Co? O kurwa, rzeczywiście tam coś pływa. W sensie, jest tak, takie... Nie, to jest... To jest karma dla rybek. Ona się wysypała z tego! Ona była w tym... Co to jest? To jest gumowa mysz, która pożera coś i się z niej leje. Dobra, i opaska na oko dla ogórka. Oraz Twitch. A to jest Twitch 010. No właśnie, taki obrzygany. A te 2 złote to taki donate. Pozdrawiają. Kolnim? Kolnin? Kolnin? Tunel? Czy tunel? Tu jest tupel? Nie wiem. Tunel chyba. Pałdek? Nie, no ty nie umiesz czytać. No to przeczytaj to. Fałdek. Fałdek? Tam jest fy? I morega... Moregang... Prem... Nie wiem, co to napisane. No i ten Wiktor Kasa, noob. Boże, to jest napisane. Urgot, zagrasz eko? Jezus, ja to pytanie wszędzie chyba już widziałam. Na moich streamach zawsze jest jakaś osoba, która spamuje... Ej, zagrasz eko? Zagrasz eko? To może jesteś ty. No to dobra, no to na streamie zagram eko i jest donajcik. O kurwiks, mam jakąś kolekcjonerską monetę, co to jest? To nie jest kolekcjonerska, to jest... Pokaż. 10 szylingów! Co ty gadasz? No patrz. Także no, pierwszy fanmail z nami. Myślałem, że to będzie takie krótkie, a to kurczę długo się zeszło. Prosto. Dobra. W takim razie to było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy opening. W sensie opening, boże, fanmail. Opening skrzynek. No to były takie... Opening skrzynek w prawdziwym życiu. Dobra. Jeżeli chcielibyście nam coś wysłać, to adres macie w opisie. Będziemy robić tak średnio chyba co 2 tygodnie, jeżeli będzie no, taka frekwencja. No, ile się. Jeżeli ile się uzbiera. Jeżeli się uzbiera, powiedzmy no, te 5-6 przesyłek, to będziemy nagrywać po prostu. Tyle, ile się uzbiera. I tak. Tylko nie wysyłajcie nam karmy dla Andrzeja Suma. Więc tak. Dzięki za przesyłki w pierwszej kolejności. Fajnie było zrobić taki normalnik na święta, no, kurde. Fajny. I no, dzięki za oglądanie i do następnego. Lulek żegna się razem z wami. Może też, jak chcecie coś wysłać, to możecie Lulkowi wysłać coś pysznego. Na pewno będzie pod wrażeniem, prawda, no. Lulu? Tak, pa, pa.